Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym jakże pięknym, zajebistym dniu, gdzie Warhammer Vermintide właśnie wyszło jako zamknięta beta w formie eventu 3-dniowego od dzisiaj, czyli to jest 5 października do 7 października. Można sobie w niego pograć, o ile posiadamy odpowiedni key, odpowiedni klucz. Co pierwsze rzuca nam się na oczy? Kurwa macie, nawet nie wiecie, jak jestem podjarany, kurde. Srogo, co to jest? Okej, to jest tak, dobra. Co mamy do wyboru? Mamy do wyboru 5 klas postaci. Pierwszą, Witch Hunter, który jest łowcą wiedźm. To jest człowiek Imperium, który przede wszystkim tym, jak sama jego nazwa wskazuje, zajmuje się tropieniem wiedźm. W co jest najczęściej wyposażony? Tak jak ja kojarzę z całego świata Warhammera, to przede wszystkim to, że posiada spluwy, posiada rapier, którym naprawdę potrafi siać spustoszenie. Ale to jest tylko w świecie Warhammera, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę RPG-ową. W sesjach RPG, takich karciankach, nie? Mamy kartkę postaci i mistrz gry opowiada. Pewnie kojarzycie. Dobrze, co mamy kolejnego? Waywatcher. Pierwsze, co mi się rzuca na oko, to jest elfka. Posiada łuk, więc to pewnie będzie range DPS. Zakładam, że jak każdego rodzaju Thief posiada sztylety, którymi robi spustoszenie. Więc jej główną bronią to jest łuk, natomiast dodatkowo to są krótkie ostrza. Kogo mamy dalej? Powinienem przybliżyć. Ale w ogóle patrzcie na te zajebiste alineacje, jak mi się to podoba. Problem polega na tym, że mam ustawione na niskich detalach. Mam nadzieję, że będę mógł to kurczę zmienić, bo warto by było. Trzyma się płynne 30 FPS, ale nie mam pojęcia jak w grze. Dobrze, więc widzimy tutaj Witch Huntera, widzimy Waywatchera, która jest właśnie elfką. Chociaż... ona to tak trzyma? Jo, dziwnie trzyma ten łuk. No trochę dziwny styl strzelania. Podobny do mojego, tylko że ja jeszcze kurde muszę się odwinąć z tyłu. Tak, jestem chujowym łucznikiem. Dobra, kolejną postacią jest krasnolud Dwarf Ranger, co jest kurde dziwne, bo ja tutaj widzę typowego tarczownika. Posiada krasnoludzką tarczę i młot, więc taki typowy tank. No ale oprócz tego domyślam się, że posiada jakąś broń przyboczną, czyli coś, co posiadają typowi krasnoludy z świata Warhammera, więc prawdopodobnie jest to kusza. Jeżeli nie jest to kusza, to pewnie jest to jakaś strzelba lub flamethrower. Kurwa, tak. Oni posiadają flamethrower, ale nie wiem, czy w tej wersji, nie wiem, czy w tej grze. Następną postacią jest Bright Wizard, czyli mag Kolegium Ognia, który napierdala swoim kosturem zniszczenia we wszystko, co się rusza, więc na pewno będziemy dużo używać magii. Kolejną osobą jest Empire Soldier, czyli typowy żołnierz Imperium, jak to widzimy, wyposażony w dwuręczny miecz, siejący spustoszenie. Widzimy, ma dużo pancerza, więc to też pewnie będzie taki tank albo off-tank, czyli zadający obrażenia i siadający średni pancerz. Mi się wydaje, że mimo wszystko przez posiadanie tarczy Bardin Gorexon będzie o wiele, wiele lepszym tankiem. I od niego w sumie chciałbym zacząć, bo jeżeli mówię szczery, krasnoludy to jest moja ulubiona nacja i mimo tego, jak bardzo byście chcieli, żebym zagrał pewnie magiem, soldierem, łuczniczką czy Witch Hunterem, i tak pierwszy, kto pójdzie na odstrzał, będzie Bardin Gorexon. Dobrze, że nie Gotrekson, bo to by znaczyło, że Gotrek... a nie. Jo! Gotrek miałby wtedy syna. Bo był Gotrek Górnison, który był zabójcą troli. On teoretycznie nie powinien się rozmnażać, bo plama na honorze, etc. No ale to jest Gorexon, więc to pasuje. Chociaż Gotreksonów pewnie... Gotreków było w chuj. Nieważne. Zaczęliśmy. Wohu! Jestem w pokoju. Mam topór. Mam tarczę. A tak, dobra. Lewym przyciskiem atakuję, prawym przyciskiem bronię się. Mam tu jakieś 5 malutkich tarcz. Wydaje mi się, że to jest coś w stylu... Oni mnie napierdalają. Jak te wszystkie tarcze zejdą, to dostanę wpierdol dopiero. Tu mamy jakiś toporek. Ej, ale w ogóle fajne animacje. Myk, myk, myk. Kusza.
Tak jak mówiłem, posiadam kuszę, więc mogę z niej strzelać. Myk. Długi okres ładowania będzie przydatna bardzo rzadko, pewnie będzie do początkowych wejść. Tu mam jakąś skrzynkę. Mogę otworzyć? Halo? 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 No dobra, chyba nie mogę. Co oznacza? Use the map to select mission. Fajnie. Jedno co muszę przyznać. Kurewsko ciemno. Wow, mam tutaj interakcję z przedmiotami. Rozwaliłem świeczkę, która nadal daje światło. Mogę zabierać? Nie wiem. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Co tu w ogóle się znajduje? Skrzynia. Skrzynia jest elementem podświetlonym, więc... Aha. Załaduję amunicję. O, cześć stary. Dostałeś bełta w ryj. A jak się u ciebie napije, to dostaniesz jeszcze bełta na stół. Nieśmieszne. Nabi, jaki ty jesteś nieśmieszny. My, twoi widzowie, oglądamy cię i liczymy na powagę materiału, a ty takie coś prezentujesz. W ogóle jestem ciekaw, czy mogę uderzyć starczy rantem, bo coś tam... O! Jest! I oczywiście to... czy ja mogę szarżować? Zwykły bieg? Alt? Kontrol kucem. Alt? To jest walk. Co to jest? Hej! Mogę patrzeć za swoje postaci! Dobra, no tak teraz sprawdzam, co robią guziki. X właśnie robi, nie wiem, coś takiego. Nie wiem, to ma być zastawa, czy co. To była Z-ka. Pod X-em mamy widok z trzeciej osoby. Pod C. Pod C nic, pod V nic, pod E, B nic, M. Pod N, aha, pod M mamy mapę po prostu. The Horn of Magnus. Tutaj chyba potrzebne są miejsca. Poziom wziąłbym easy. Bo nie grałem w to jeszcze, chciałbym, żeby to wyglądało w miarę sensownie. Dobra, skoro podem to jest to, tu pod przecinkami nic nie ma. Daleko klikanie, więc bez sensu. O, tu mam, pod Q mam szybką zmianę broni, pod E nie mam nic, pod R oczywiście reload, pod Y mam czat, U pokazuje, nie, to jest inventory. Zajebiście. Karaki as Unkarin, czyli Accent Shield, który ma statystyki mniej więcej takie. Świetnie. Nasza stamina to jest 5 tarczy, luzik. Jesteśmy mele, nasz pancerz to jest Alt Karali. Zajebiście. Ej, ale oczywiście mamy też tutaj pokazane postaci poboczne. Equip item. Fajnie. Czyli tutaj możemy... Mamy tutaj fajny motyw RPGowy, w którym możemy wymieniać bronię, możemy wymieniać kuszę, możemy wymieniać pancerz na coraz to lepsze, coraz ciekawsze. W ogóle słyszałem o... No connection to Steam. The game was unable to connect. Retry. Kliknąłem O i nie wiem, czy to była tego wina. To jest dobre pytanie. Czy jak kliknę O, to czy mnie wywala? Coś, na co na początku się denerwowałem. Coś, co mnie wkurzało na początku. Dobra, klikam O. Potions give you a special boost depending on its type. Okej, okay, czyli mamy do czynienia również z potionami, które mają wpływ... Come on down, bla bla bla. No dobra. Pod, oczywiście skok, kucanie. Pod P, P. Nic. Dobra. Chyba zaczniemy. Mamy to 10 minut opierdolingu. Easy, the Horn of Magnus, start. Dobra, napierdalamy. Czekamy, aż reszta naszych towarzyszy się zejdzie. Aż reszta naszych towarzyszy się znajdzie. Matchmaking near joining game. Chyba to jest misja taka wprowadzeniowa, która nam... nie potrzebujemy wtedy. Prepare yourself. Okej, okay, nie potrzebujemy nikogo więcej, więc mamy rozpoczęcie samotne. There's a garrison up there. Warn them if you can, but make sure the Horn of Magnus is blown. That racket will be heard clear to the mountains, and that's exactly what we want.
Mam nadzieję, że będziesz słychać wszystko to, co on mówi, bo tutaj są takie fajne historie, o co chodzi. Bo jedziemy do wieży Magnusa, z tego co zrozumiałem. Rozsiać w pierdol. No i oczywiście mamy tips and tricks and facts. Stay together or die alone. It's a very typical rule in this type of games like Left 4 Dead or... that's good, good question. Is there any other games like this one or Left 4 Dead? I don't even know. If you know some games like this, please write in comment. Of course, click button subscribe if you know English. My English is not very well, but I'm trying to pronounce best I can. Okay, we are still waiting for the enter the game. Okay, we enter, so now I can back to Polish. I mogę zacząć mówić w końcu po polsku. Chociaż wydaje mi się, że mówiąc po angielsku mój akcent jest o wiele miększy. O chuj. Mam 12 FPS-ów. Monster K. Dlaczego ja nie mam imienia? Halo opcje. Halo opcje. Options. Graphic. Graphic medium. Character texture. Low. Sun shadows. Low. Off. Blood detection. Dobra, tyle. Motion blur. On, off. Wszystko robimy na off. Bloom. Light shafts. Apply changes. Mam nadzieję, że zmieni mi to ustawienia tak. Keep changes. When it must be restarted for this change, of course. Dobra. To będziemy musieli się pomyczyć na naprawdę srogich małych FPS-ach. O kurde, coś mnie zaatakowało. Co? Kto? Tu jest Skaven! Zajebiście, jaki feeling z gry. Świnia! A hog! Kiela hog! No spieprzaj szczurze, kiedy bije świnie. Okej. Okay. Oh yeah. Z chorym pojeba. Dobra, moi towarzysze się napierdalają. Tu mam jakieś skrzynki. Kurczę, że też tego wcześniej nie wziąłem. Jestem idiotą. I'm sad now. Mamy tu jakiegoś kurde... Okej, uratowałem kolegę! Koleżankę! Kurwa elfa! Co ja zrobiłem? Uratowałem elfa! Głupi nabi! To było kurwa mądre jak... Ten chuj strzela! Kurwa! Chory pojebie! Zabiłem go! Ej, w ogóle te wszystkie wstawki, które mówią bohaterowie, są świetne. Jak to mogę biec? Gdzie potions here? Gdzie potions? O chuj. Aha, tutaj jest kładka, zajebiście. Nic nie widziałem. Okej. Okay. Schodzę. Dobra, napierdzam, ale nie widzę w co. O shit! Szczurogry! Come on! Come on! Gdzie jesteś, szczurogrze? Gdzie on jest? Where are you, Johnny boy? Come on, coward! I'm gonna kill you, I'm gonna rape your face off! I'm gonna cut you like a Cornish mayhem! I will make your mayhem from your face! Come on! Ale zajebisty feeling! Kurwa, jaka przewyjebana gra! Kurde! Ramsik, ale jaki wyjebany! Bang! Wryj, szczurku! Zajebiste! Ta gra jest przewykurwienna! Mam te 26 FPS, nieważne, kurwa! Ludzie, nawet nie wiecie, jaki zajebisty feeling z samej rozgrywki! Bang! Kurwa! Ja! Okej, czy tu jest coś dla mnie? Znaki chyba chaosu, nie jestem pewien. Nie mogę tego zepsuć, szkoda. Okej.
Ej, mam tu apteczkę, mam tu coś. Nie widzę niestety co. W ogóle mam opisane, co to jest? Okej, coś się zadziało. Mam tu medic packa. Nic nie widzę, nic nie mam pojęcia, co się tu dzieje, nie ma żadnych podświetlonych rzeczy. Jezu, upierdolili mu głowę! Podobają mi się właśnie te... Dobra, chyba moja postać powinna cały czas przejść do przodu. Upierdoliła mi z rata głowę! Moje! Ammunition! Help! Łopu! I wanna rape your ass! Your ass is mine! Łopa! Okej, teraz zobaczmy, jak faktycznie sprawuje się tarcza. Czy jak przyjmę ciosy, tak, schodzi tarcza. Ale bardzo szybko nam wraca, więc jesteśmy w stanie przejmować inicjatywę jako takiego głównego tanka, rozpierdalając wszystko w krótkiej chwili później. Upa! Kurwa! Ale jazda! Nawet nie wiecie, nie zdajecie sobie z tego sprawy i nie będziecie zdawać sobie sprawy, jaki to jest kurwa przyjemny gameplay w moim życiu. Explosive place. Czyli musimy przenieść eksplozywy. Dobra. Ochu. Dobra, trafiłem w coś. Myk! Gin się, szczurki! Okej, to są chyba wojownicy klanu Skryre, bo oni głównie w truciznach, chociaż nie. Pestilence bardzo często w truciznach się stosowali, więc... Chociaż oni, kurde, to byli tacy... Bym powiedział, takie typowe... nie tyle zombiaki, co... kurde, nawet nie mówię, bym to nazwał. Okej. Przebijam się! Chodźcie tu, szczurki! Biorę eksplozywa! One, two, three, four! I'm going to the blow your door! Shit! Come on! Reach the Magnus Tower! Niszczenie! Rozpierdol totalny! Kocham tę grę! Monster Cave Fighted Nabi! Come to me! Kurczę, mi się chyba profesja popierdoliła, bo ja się zachowuję jak... Medicaments. Come on, Ratis! Come on to daddy! Okej. Come on! No nie! Szybko, pomoc! Come on! Rescue me! Tutaj są również takie jednostki jak Hunter z Left 4 Dead. Zajebiście. Trójka, czy ja mogę komuś przekazać? Gdzie ona jest? Gdzie jesteś? Chodź tu. Chodź tu. Nie biegaj. Czekaj! Czy ja mogę ją przekazać? No chyba mogę, ale nie widzę jak.
Aha. Nie! No dobra, w sumie przyda się. Okej. Jak on? Soldier Vermins? Dostał. For many weapons, the charge attack is effect against armored enemy. The Great Hammer is one of the expansions. Ale jak mogę zszarżować? Jak tu jest szarża? Nie mam bladego pojęcia, żałuję. Co jest tam z tyłu? Witch Hunter, come on! Don't stay behind! Okay, everything's okay? Dobra! Navy added badass man! Oj, sorry, to chyba trafiłem w swoich. Badass man to jest mój. Sorry! Sądzę, że jestem naprawdę konkretnym badassem. To był właśnie szur? Okej. Okay. I'm at Monster Cave. No czemu, kurde, mi stary wchodzisz? Idę za nami, idę za nami. Kurde, będziesz co robić w pierdol. Ćwiartowanie zwłok jest piękne. Dobra, jesteśmy u góry. Okej, to jest Pestilience na pewno. Dobrze, że go zabiłem. Przynajmniej nie będzie rozsiewał swojej zarazy, jebaniec. Okej. No chodźcie tu. Chodźcie, szczurki. Come to me! Zakładam, że jestem naprawdę kiepski w tą grę, bo dostaję naprawdę srogi w pierdol. Kurwa! Kutasiarz tam był. Gdzie jesteś? Widzę, że ciągle rzuca. Nie trafiłem. O ku! Ratunku! Rescue! Halo! Help! Hepl! Help! Wait to be rescued! I'm dying here! Yeah, mate! Yeah, mate! You're not even useful! Co to jest? No, nie ma opisu tego, co to jest, a przynajmniej ja... To było bez sensu. Okej, okay, teraz już wiem, co to było. Ale jestem naprawdę teraz ciężko ranny. Nie wiem, gdzie moi towarzysze poszli. Chyba tędy. Nie jestem pewien. Halo, przyjaciele. Gdzie? Aha, dobra, wy poszliście na górę. Okej. Fuck you! Kurwa mat, popierdoliły mi się drogi i nie wiem kurwa gdzie idę. Zamknę drzwi. Tędy dobrze? Nie. Czemu nie widzę? Aha, no nie. Dobrze, już widzę. Już wiem. I'm almost dead, my friends. Okej. Okay. To jest adrenalin rush. Nie wiem, gdzie idę. Siekę wszystko na swojej drodze, w dupie. Okej. Jest okej, jest okej, idziemy dalej. Jestem bardzo ciężko ranny, co w ogóle nie trzyma się
Okej, okay, nie trzyma się zasady mojej postaci. Teraz będę musiał się... Fuck! O kurde, to było piękne. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nikt z pleców nam nie idzie. Idzie! Idzie? Fuck you! I'm dead! I'm waiting for rescue! I need your help, mates! No jo, oni podpierdalali wszystkie fajne rzeczy. Dzięki. Stary, dzięki. Jest okej. Okay. Idą werminy. Okej, jakoś nam to poszło. Idziemy dalej. Okej, okay, jakoś idzie. Okej, okay, udało się. Dotarliśmy do jakiegoś punktu. Jest zajebiście. No i oczywiście. Mam wrażenie, że zaraz kurwa będą napierdalać to z góry. Aha. Dobra, nadal twierdzę, że to jest kurewsko ciemno. Dobra. Znajdujemy się gdzieś tutaj. Nie widzę żadnych kurde potionów. Nie widzę nic, więc biegniemy dalej w górę. Kurwa, ogarłaś. Heal Nabi. Potion strength. No nie no, ludzie! Piszą wam, żebyście mi pomogli. To nie, ale wy popierdalacie jak te debile. Nieważne. Maybe heal? Maybe heal? Okej. Medkit here. Even I can't fight with the arm hanging off. Okej, okay, never mind. Wziąłem wszystko, idę do was. Ja już jestem zdrowiutki, ale widzę, że tutaj można trzy razy upaść, co jest naprawdę dużym dla nas, jakby nie patrzeć, dodatkiem. O, fu! This rattling gun. Now gel sounds like that. To the signal horn and quickly. We have no time to waste. These bandages are filthy. It's armored Corellia. It strikes. Nice shot, Tori. That was nice. Dobra, biegniemy do góry. Ja pierdzę w horn.
Szybciej! Nie widzę. Kurczę, nie jestem w stanie ci pomóc. Rozpłatamy wszystkich. No kurwa, nie wiem jak tam wejść. Bez sensu, że kurwa tam czekam się, kretyn. Wyjebane. Jaki pierdol. Srogo! C3, no ja nie wiem jak ci tam pójść. Chociaż, nie wiem, spróbuję. Dobra, jest szansa, żebym poszedł jej tam pomóc. Chociaż... Ale my co, mamy się tutaj utrzymać? Nie wiem. Okej, wchodzę, chłopaki. Nice. Okej. Ktoś potrzebuje pomocy, ale nie wiem kurde gdzie. Nie wiem. Wow! Where's the elevator? Okej. O kurde! Srogo tu! O kurwa! Nice one. Czekaj, where's the elevator? No chodź, chodź, chodź! Czy to już jest koniec? Potion gives you a special boost. No, cóż. Fajne.
course I'm right. No, you're too sweet. Let's go. Let's go. No, chodź tu. Oh, please, Raid, how much you enjoy the session. O kurwa, no wszystkie. Submit w chuj. Najlepsza rozgrywka, kurwa, życia. Grałem jak gówno. Jestem gównem, nieważne. Było to majestatyczne. Nigdy. Dobra, może od tak długiego czasu nie wkręciłem się w grę. Ale widzieliśmy, dostaliśmy dwie kostki. I to jest coś, co tylko wydaje mi się, że rozumiem. Bo to jest związane z przedmiotami. Welcome to Ronald's Bones, where you reap your reward by rolling dice in honor of the trickster god himself. Your eligible items are displayed on it, on the reward. Mhm, świetnie. Czyli, dobra, tutaj wybieram, iloma kośćkami chcę rzucić. Dice reward. No muszę chyba zaznaczyć, że... nie wiem, ile bym chciał. Aha! Wszystkimi? Co ja muszę rzucić? Roll.